Cześć, witajcie. W tym filmie poruszę kilka tematów związanych z wyposażeniem i organizacją narzędzi oraz materiałów w skrzyniach Qbrick System. Pokażę Wam również skrzynki Qbricka w wersji Basic. Ok, jedyną różnicą pomiędzy skrzyniami w wersji Basic i Profi jest pokrywa. Pokrywa, która w wersji Profi jest wyposażona dodatkowo w organizery i posiada taką delikatną strukturę, powiedzmy coś w rodzaju skórki pomarańczy. Wersja Basic jest to zupełnie prosta i gładka pokrywa. Idealnie sprawdzi się dla osób, które pracują w bardzo ciężkich warunkach albo po prostu, które nie chcą płacić za organizery, ponieważ wersja Basic jest nieco tańszą skrzynką. Ok, skrzynki 200 na stole i 200 wersji Profi. U mnie wykorzystana na nitownicę, lutownicę, palnik i tak dalej, te wszystkie takie drobne narzędzia, które używam czasami. Plus akcesoria. Tutaj akurat wykorzystałem dwa pojemniki z innego systemu po to, żeby sobie zorganizować. To znaczy się to miałem wcześniej zorganizowane i tylko to przełożyłem w tym momencie. Skrzynka Basic jako organizer. W zasadzie lepsza by była wersja Profi, bo ona ma dodatkowo organizery na klapie, więc mielibyśmy wtedy więcej miejsca na drobiazgi. I tutaj również na środku wrzuciłem sobie pudełka ze śrubkami, które gdzieś tam miałem luzem. To jest tylko na pokaz, natomiast fajny patent na taki dość spory organizer i dość masywny dodatkowo, który pasuje do systemu. Możemy to transportować razem z wszystkimi skrzyniami. Jako że skrzynki Qbricka na wyposażeniu standardowym mają przegrodę i tackę na narzędzia, mamy kilka wersji, podstawowych wersji konfiguracji tych skrzyń oczywiście. Tacka i przegroda po prawej bądź po lewej stronie. Można zrezygnować z tacki albo z przegrody, mając wtedy do dyspozycji większą przestrzeń wewnątrz skrzyni albo z obu tych elementów po prostu i mamy do dyspozycji pełną skrzynkę. Jeżeli chodzi o konfigurację, mając już dwie skrzynki tego samego rozmiaru, możemy stworzyć sobie skrzynkę z dwoma przegrodami. To jest bardzo fajna konfiguracja wnętrza moim zdaniem. Wcześniej jeszcze nie spotkałem się z żadną skrzynią, którą dałoby się w ten sposób wyposażyć, znaczy się z wyposażenia standardowego. Oczywiście można to dorobić ze sklejki w innych, powiedzmy, u innych producentów w ten sposób. Jeżeli chodzi o drugą konfigurację, taką niestandardową, no to mamy już dwie tacki na narzędzia i wtedy na dole skrzyni mamy 52 cm szerokości. Po skosie jesteśmy w stanie wrzucić nawet poziomicę 60 cm. Ona nie leży idealnie na dnie, ale na skos skrzyni 60 cm poziomica spokojnie się mieści. Skrzynka 450 wersji Profi, u mnie skrzynka pod tytułem Woda, czyli do prac hydraulicznych, narzędzia i jakiś tam materiał do prac hydraulicznych. U góry w organizerach mam jakieś tam drobiazgi zorganizowane. Wewnątrz tej skrzyni zrezygnowałem z przegrody po to, żeby weszła zgrzewarka na przykład. Tacka na narzędzia jest w standardowym położeniu. Na dole mam dość dużo przestrzeni jeszcze na jakieś dodatkowe materiały, narzędzia i tak dalej. Wszystko co będę używał przy pracach hydraulicznych. Dodatkowo na szerokość skrzyni idealnie pasuje organizer, w którym mam zorganizowane elementy mosiężne. Również niezbędne przy pracach hydraulicznych. I ta skrzynka najczęściej jeździ ze mną w komplecie z takim organizerem. Skrzynia 450 w wersji Basic. I tutaj pokażę Wam dodatkowe zastosowanie innych elementów jako wyposażenia tej skrzyni. Standardowo mamy przegrodę i to jest bardzo fajny patent na oddzielenie na przykład dużego elektronarzędzia od drobnych innych narzędzi, na przykład ręcznych. Dodatkowo tacka, która standardowo jest w zestawie, w tym przypadku leży sobie na organizerach i znajduje się nieco głębiej. Wieszaczki montowane są na brzegu skrzyni i wtedy ta tacka jest dość wysoko. Ja w tym momencie zrezygnowałem z tych wieszaków, tackę dałem niżej. Ona tutaj bardzo stabilnie siedzi, bardzo fajne miejsce w ogóle na tą tackę jest. Leży na organizerach i pozwala to zorganizować tutaj narzędzia większych jakby gabarytów. Organizery, które wykorzystałem sobie tutaj w tej skrzyni, to są malutkie organizery tandem. I te organizery wiadomo, standardowo na jakieś śrubki, złączki elektryczne i tak dalej można by było wykorzystać. Ale na pewno jeden organizer, gdybym miał zorganizowaną tutaj na przykład wkrętarę wrzuconą, czy dwie wkrętarki, wykorzystałbym na akcesoria do tych wkrętarek. Dodatkowo wewnątrz skrzyni mam wrzucone pojemniki ze skrzynki 200 i te pojemniki pozwalają ułożyć w pionie narzędzia typu na przykład kleszcze, nożyce i tak dalej. Skrzynia 450 wersji Basic i tą skrzynkę ostatnio, kilka dni temu wykorzystywałem jeszcze na organizację kieszeni pasa monterskiego i narzędzi związanych z pracą przy sufitach podwieszanych. Tak to wyglądało. Po pierwsze, w momencie kiedy pracuję z sufitami podwieszanymi, ale i również z elektryką, z instalacją elektryczną, nie potrzebuję bardzo dużo narzędzi ręcznych. Organizuję sobie najczęściej te narzędzia w jednej torbie, która współpracuje z pasem monterskim, przez to, że można do niej dopinać kieszonki. Dodatkowo dodam jeszcze, że dwie takie torby byłyby bardzo ciekawym wyposażeniem skrzyni Qbricka 450. Kieszenie, które wykorzystywałem do pracy przy sufitach, miałem wyposażone w narzędzia i w materiał. Po skończonej pracy wrzucałem również z tym wyposażeniem, które było wewnątrz kieszeni, do skrzyni i tak to transportowałem do samochodu. Na drugi dzień miałem to gotowe do pracy, wystarczyło tylko kieszenie dopiąć do pasa i w ten sposób ułatwiłem sobie, że tak powiem, pracę z tymi kieszeniami i organizację tego wszystkiego. Dodatkowo skrzynia oczywiście zabezpiecza, no pogoda była wtedy taka, że sypał śnieg, skrzynia zabezpieczyła mi te kieszenie dodatkowo przed czynnikami atmosferycznymi, kieszenie, narzędzia i materiał. Co jest szczególnego w Qbricku, to to, że możemy transportować dwie duże skrzynie, czyli tak naprawdę dwie skrzynie, które są zazwyczaj bazowe. W tym przypadku możemy transportować je na jednym wózku, na jednym słupku. To jest bardzo fajne. Wysokość tych dwóch skrzyń pozwala na transport wygodny w zasadzie. Nie widzę tutaj żadnych problemów. Można by było jeszcze tutaj wrzucić jedną skrzynkę, 200 na górę. Myślę, że dałoby to radę bez najmniejszego problemu. W tym przypadku widzicie dwie 350, dwie 200. Również wózek na dobrej wysokości, bym powiedział, bez większych problemów można transportować za jedną, za dwie, na dwie ręce, jak Wam się podoba. Mając dwa takie wózki, możecie zbudować sobie bardzo wygodny i stabilny stół na budowie. Ja ustawiłem je na maksymalnej wysokości, w tym momencie tak mogę zrobić. Oczywiście blokujemy kółka, to jest moim zdaniem podstawa, żeby ten stół był stabilny. Na górę wystarczy wrzucić, ja mam akurat dechy, ale najlepsza by była moim zdaniem płyta OSB. Na spokojnie, te deski mają w tym momencie około 2 metrów, ale możecie wykorzystać, myślę, nawet i 2,5 metra na szerokość, na jakieś 80, taki stół, to tak na spokojnie. Deski, moim zdaniem, dobrze by było sobie to przymocować. Ja mam akurat ściski takie typu klamerka i to już jest na tyle stabilne, że myślę, że można by było tutaj przystąpić do jakichś prac przygotowawczych, na przykład przy montażu rozdzielni, przy budowie rozdzielni, przy wyznaczaniu jakichś tam elementów, przy cięciu czegokolwiek, przy płytkach, panelach i tak dalej. Bardzo fajny stół, stabilny, duży, w zasadzie nawet bardzo dużej wysokości. Wysokość możecie regulować ustawieniem skrzynek. Jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły na zagospodarowanie wnętrza tych skrzyń, ewentualnie jakieś modyfikacje, piszcie śmiało pod filmem, piszcie również pod postami na Facebooku odnośnie tych skrzyń. Tam możemy wymieniać się zdjęciami. Ja mam kilka pomysłów, jeżeli coś uda mi się zrealizować, to oczywiście będą filmy, będą zdjęcia, więc będziecie na bieżąco. W tym filmie byłoby na tyle. Zapraszam do pozostałych moich filmów i jak zwykle życzę Wam miłej pracy. Trzymajcie się, hej!